Teraz klik. Ale ładnie wyszła! Witaj w kolejnym odcinku, a co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj przetestujemy drukarkę do tatuaży. Zanim rozpakujemy nasz gadżet, porozmawiajmy o zakupach, bo jak wiecie, internet przeglądam dla filmików, które podbijają internet, ale też dla gadżetów na ten kanał, na którym będą podbijać internet. Jak już znajdę odpowiedni gadżet, to może on kosztować fortunę, stąd też zainteresowałem się tematyką cashbacku i znalazłem serwis Letyshops, który przy okazji jest dzisiejszym sponsorem. To miejsce, w którym zaoszczędzimy na zakupach w internetowych sklepach. Jak widzicie, wybór jest gigantyczny, od tych zagranicznych jak AliExpress, po te prawie polskie jak MediaMarkt. Ja kupuję dużo i na wielu stronach, więc w wielu miejscach mogę otrzymać zwrot kasy, w tym podczas rezerwowania hoteli w Booking czy biletach lotniczych. Dlatego dzisiaj razem kupimy drukarkę 3D, którą przetestujemy na tym kanale. Zamówimy ją na Gearbeście. Przy okazji powiem Wam o wtyczce Letyshops, która sama wskazuje najniższą cenę. No i powiem Wam, bardzo mi się przydaje. Oszczędzać możecie na małych lub dużych zakupach, a zaoszczędzoną kasę możecie przelać przelewem bankowym albo wypłacić poprzez PayPala. Niby zbiera się małe kwoty, ale w większej skali można uzbierać na jakieś małe marzenie, twoje lub twojego kota, na przykład więcej puch dla wiecznie głodnego Jaśka. W tym przypadku przy zakupie drukarki zaoszczędziłem prawie 21 zł. Okej, drukarka zamówiona, kasa oszczędzona. Sprawdźcie sami, jak łatwo i prosto można oszczędzać. Więcej szczegółów znajdziecie w linku w opisie. No my przechodzimy do naszego gadżetu i zapytajmy, a co my tu mamy? I oto gadżet, na który długo czekałem. Printer, drukarka do tatuaży. Idealna rzecz dla tych, którzy chcą sobie zrobić tatuaż, nie są pewni, czy będzie to dobrze wyglądać. Te osoby tak opisuję, a to jestem ja. Zawsze chciałem tatuaż, boję się efektu, boję się, że rodzice mnie wydziedziczą, dlatego dzisiaj sobie go wydrukuję. Mamy tu napisane, że tylko do użycia profesjonalistów, więc ja jestem profesjonalistą, Johnny też jest profesjonalistą, więc dzisiaj to użyjemy. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy instrukcję obsługi, jak połączyć naszą drukarkę Printer z telefonem lub tabletem. Tu jeszcze więcej instrukcji obsługi. Jest nasza drukarka. Tak ona wygląda. Ładna, Johnny? Bardzo. Bardzo ładna, nie? Nasza drukarka. Kartridże. Jak każda drukarka, ona też ma kartridże. Ładowarka na baterie. Jeżeli chcemy przechowywać kartridże dłużej, to tutaj możemy je włożyć, bo w drukarce nie mogą one przebywać dłużej niż 3 dni. I na samym końcu mamy specyfik, którym przed drukowaniem spryskujemy tym skórę, drukujemy, a później po wydrukowaniu jeszcze raz spryskujemy ten tatuaż, aby wytrzymał dłużej. Jak wspominał producent, cała farba, jak i ten podkład, jest to kosmetyk, więc wszystko jest przyjazne dla skóry. Stąd też nie powinno być żadnych reakcji alergicznych naszej skóry. Ja ostatnio byłem uczulony, spuchły mi oczy, więc moja skóra jest teraz przewrażliwiona, więc jeżeli cokolwiek się pojawi, jakieś zaczerwienienie, to Wam powiem. To najpierw weźmy iPada, żeby zainstalować aplikację, na której będziemy wybierać tatuaże. Oczywiście nie musi być to iPad, może być to telefon z iOS-em albo też Android. Odpalamy naszą apkę Printer. Jak mnie denerwuje, że wszędzie trzeba się logować, wszędzie musimy sprzedać nasze dane. Chcę używać Bluetooth. Tak. Teraz musimy połączyć naszą drukarkę z aplikacją. Czas ją uruchomić. Troszkę tu uporządkujmy. Już nam dioda świeci. Pojawił się napis Printer. Teraz jest prep. Chciałbym go sparować. Dlaczego tu nie pokazuje? Połączono. Tu nie chcę połączyć, a jest na tym. Przyznam Wam się, że mieliśmy trochę problemów, bo nasza drukarka nie mogła się połączyć ani z iPadem, ani z iPhone'em. Udało się dopiero na Androidzie. Co to za telefon? OnePlus 6. Z nim się udało. Później będę się bawił z iOS-em, żeby w końcu połączył z naszą drukarką. Ale wszystko jest ok. Wskazanie, Bluetooth ok.
Bluetooth OK. Więc teraz macie tutaj ekran Androida należącego do John'ego. Wybierzemy sobie jakiś tatuaż. Jakiś czarno-biały, mały tatuaż. O, zawsze chciałem. Pokażę John'emu, co zawsze chciałem. Chciałem przewijanie stop. Wiesz, o co chodzi. Znasz ten tatuaż. Sporo osób go ma, więc klikamy print. Wysyła do naszej drukarki. Ona jest już gotowa, wskazuje nam, że jest ready. Gdzie to wydrukuje? Na dłoni może na razie, nie? Psikamy preparatem, który pachnie w ogóle jak jakiś kosmetyk. Chyba już wyschło. Została taka, nie wiem, tak jakby, to jest jakby lakier do włosów. Został na naszej skórze. Ściągamy dolną część naszej drukarki. Tu już widzimy dwa kartridże z farbą. I co? I zaczynamy. Ładuję. Są kropki, dobra. Go, dobra. Go, startujemy. Tylko zwróć uwagę, w którą stronę ci pokazuję. A, w tą. Dobrze. O, dobrze. Zwróciłeś uwagę, że nie w tę, co trzeba. Dobra. Nie za szybko. Trochę za szybko. I w ogóle ta farba, widziałem, jak poleciała tutaj. Nie, muszę większą część ciała. Może tu sobie kliknę. W ogóle to nie będzie czarno-białe, bo mamy kolorowy tusz. Więc dobra, kliknijmy sobie tu. Tak się zastanawiałem z Johnem, czy na owłosionych rękach, takich jak moje, tatuaż wyjdzie. Ale to zaraz sprawdzimy. Jeszcze raz musimy. Jest załadowany. Klikamy. Jest ładowanie. Jakieś trzy kropki, myśli nasze urządzenie. Tu jest chyba pokazane tempo. Takie mam wrażenie, ale dobra. Adam, to nic nie boli. Dobra. No, coś wyszło. Dobra, idziemy dalej, próbujemy dalej. Weźmy coś kolorowego. Tu widzę arbuzy. Pring. Dobra, wysłane jest. Gdzie arbuza dajemy? Zabraknie mi miejsca zaraz. Arbuza psikniemy tutaj. To jest lakier. On pachnie jak lakier do włosów. Zresztą klei mi włosy na rękach, więc... Dobrze, go, teraz. Lecimy. To jest arbuz. Na razie to wygląda, jakby te kolory w ogóle były zmiksowane źle. Ale no, to jest jak lakier. Czuję się, jakbym miał tatuaże z tego, z gumy turbo. Teraz będzie smutna minka. Taka, znaczy smutna, Boże, wkurzona. Wake, press, pobieranie i lecimy w stronę prawą. O! Tu już wyszło. Za szybko machałem. Tu też. Czyli jeszcze raz powtórka arbuza. Tylko czy ja go znajdę? Arbuza tu nie ma. Ale dobra. Żeby nie było nowocześnie, nie powiem wam, co kliknę. Ja sobie to po prostu zrobię. Pobrany obraz. Za szybko znowu. Ale już jest ładnie, nie? Czy to już nie jest... Powinienem to tutaj zrobić, tak. Ale dochodzimy do wprawy. Dobra, lecimy dalej, żebym wszedł w prawę. Chcesz jakiś tatuaż może, Johnny? Chodź, zrobię ci. Johnny, twój charakter wskazuje, że potrzebujesz czegoś takiego szalonego. Dobra, pistolet. Za wolno. No tak prawie powiem ci, że... A, to jeszcze trzeba spsikać, żeby to się trzymało, więc ja sobie spsikam... To, bo zobaczymy, czy to w ogóle się jest wodoodporne. Dobra, lecimy dalej. O! Tu wyszło ładnie. To jest okej, ale fajnie jakby były takie bardziej zbuntowane te rzeczy, no. Kurde, no co ty będziesz z ptaszkiem sobie? W więzieniach robi się łezkę. No właśnie, z ptakiem na wierzchu będziesz chodził, no co ty. O, ale to jest dla mnie na przykład. Kot w sercu. No rozmazałem dziada, no. Jeszcze raz, kliknę sobie tutaj. Ale będę wydziarany. O! Tu już widać mordę kota. Tu już jest lepiej. Ej, to już jest prawa. Johnny, są różne działy, nie? O, na przykład czaszki.
No będzie, tutaj sobie walne czachury, nie, tu. Są ich ciasteczka, z tego co widzę pod spodem, jest róża, to są naprawdę takie, takie wiecie, więzienne klimat. Więc zaczynamy. Prosto z więzienia. Prosto z więzienia, ale też za szybko. A teraz róże, piękną różę, ale zobaczcie, da się na włosach. W ogóle nie ma straty tego, że gdzieś mój włos się wkręcił. Johnny patrzy na swoje tatuaże. Ty nie masz włosów, więc nie masz co porównywać. No tusze niestety kupimy tylko w Prinkerze. One swoje kosztują tam chyba, dobrze pamiętam, 49 euro. Dużo, ale porządny tatuaż dużo kosztuje. A tutaj wiecie, możecie sprawdzić, czy chcecie czachę, czy może różę. Teraz klik. Ale ładnie wyszła! Ale ładnie! Nie? Tu wyszło pięknie. To aż chcę sobie zachować. Ładniutko. Kurde, no normalnie zaraz rękaw mi wyjdzie. Jest kościotrup, jest hot dog. Jest taki... taka czcionka... Zresztą wy widzicie, macie ekran nagrany, ale beautiful, taki... taka czcionka, jak sobie czasami takie karynki robią, nie? Takie... Life is brutal. Ja najbardziej lubię, jak kiedyś była moda na te arabskie i chińskie tatuaże, a później jak widział to ktoś, kto zna język, to się, to mówił, ej, ty masz napisane, nie wiem, jakieś kurczak w sosie. Co ja teraz wgrałem? Nie pamiętam, co wgrałem. Chyba kościotrupa. Nie, beautiful! Ach! Tu końcówkę zwaliłem, bo zobaczcie, budowa tego jest taka. Macie tutaj wałek, i te dwa punkty, z których kartridże wypluwają farbę. Jeżeli końcówką tą zaryjecie po skórze, to wtedy zaczyna rozmazywać wam farbę, tak jak tutaj to się stało. Więc musicie mocno cisnąć przedni wałek, a tutaj, no, jeżeli przyciśniecie, to cały tatuaż pójdzie się ścierać. A nie, niech nie boli, panie. O! Jaki! Ej, ale to wygląda już prawdziwie. Próbuję stworzyć tu trochę tak, jakby zaszło. Ale... z daleka... czekaj, tu bardziej... o! Ej, no to wygląda... ta twoja ręka wygląda, jakby była wytatuowana. Wyślę mamie SMS-a. Mamuś, zrobiłem sobie tatuaż. To jest myśl! Ale najpierw zobaczmy, czy się zmywają. Mamy tutaj miskę z wodą. Na razie ciczka spróbujemy zmyć, bo on tak średnio wyszedł. Ciepła woda, nie zmywa się, nie? Nie, daje radę, nie? Ale, jeżeli chcecie się pozbyć tego tatuażu, wystarczy trochę mydła. O ja, szybciutko, no. Ładnie się zmywa. Już nie ma pana kota. Zmyjmy też tego pana kota. Zmyjmy też czachy. Zmywa się... banalnie prosto, nie ma żadnego śladu. Więc, jeżeli pracujecie w banku, a nie możecie mieć tatuaży, to wiecie, na noc, plinkerem, pyk, na wieczór jakaś fajna impreza, robicie sobie tribale czy coś innego, idziecie, szpanujecie, podrywacie lachony, a później, oj, bo mama zobaczy, to jednak zmyje. I tak właśnie wygląda drukowanie tatuaży za pomocą Prinkera. Czasami wychodzą one realistycznie, tak jakby były zrobione w prawdziwym salonie tatuażu, no, a innym razem wychodzą... nie wychodzą. No, trzeba mieć wprawę, której ja nie nabrałem. Może jeszcze nabiorę. No i pamiętajcie też o naszym sponsorze, jeżeli chcecie oszczędzać podczas zakupów w internecie. Leti Shops zaprasza was. Oczywiście link w opisie. Wyszło? LetiShops.com, jeżeli chcecie oszczędzać. No i oczywiście Prinker jest do wygrania. A co trzeba zrobić? To zasubskrybować mój kanał. Pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też niewydrukowanego, prawdziwego lajka. No i najważniejsze, w komentarzu napisz, co takiego chciałbyś sobie wytatuować, ale brakuje ci odwagi. Za tydzień wybiorę jedną osobę, która otrzyma swojego Prinkera i będzie mogła stworzyć swój tatuaż bez lipy. A puzzle nie do ułożenia wygrywa Tomaszek85 i Puncol. Albo Punkol. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy. Was też tam wszystkich zapraszam. Na tym kanale widzimy się w niedzielę, jutro w poszukiwaczu, tam filmy, które podbijają internet. I kończymy! A ja idę zobaczyć, co odpisała moja mama na zrobienie tego tatuażu.